Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym wyścigu konkurencyjnej ligi F1. No i przed nami Grand Prix w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj 11 kierowców w stawce, w tym m.in. Sander w Toro Rosso. Co prawda nie będzie miał jakiegoś szałowego tempa, ale no, na razie z duchem, nie wiedzieć czemu. Tak więc Sander będzie jedną z osób w centrum uwagi w tym wyścigu, jeżeli szybko się nie rozbije. No a przed nami Dodge, który nabił na razie jak najszybsze, kółko. Warunki deszczowe, no i proszę, te kółko przebił już TM. Ustawmy sobie tutaj wszystko ładnie. Ulica do lidera. Szczególnie, no aktualnie założone to chyba nie ma różnicy, tak? Wszystko mają, wszyscy tak trzeba jak mają intery. Siema, siema. Jesteś w sesji? Jesteś? Tak, jestem, jestem. I Younga mamy z najszybszym okrążeniem ponad sekundę i 30 nad drugim stawce TM-em. Czterech kierowców cały czas jeszcze bez czasu. No a na szybkim kółeczku jest Grzesiu. W drugim sektorze niewiele lepszy od Younga. Zobaczymy, jaki będzie rezultat na mecie. Patrzmy, ostatni zakręt Grzesiu wjeżdża już na prostą startową i patrzmy, jaki to będzie czas. Żółta flaga w trzecim sektorze, jak to tak gnialnie się rozbił. Ciężko w tym momencie stwierdzić, wydaje mi się, że to był zalew, ale nie jestem do tego przekonany. Sniper widzę w boksie. Eriksson, Dodge i TM również. Younga chyba do tego boksu chce się właśnie wturlać. A, no bo nie ma paliwa. No cóż. I Matias, proszę bardzo, Ferrari. Najszybsze okrążenie 1.41.316. To jest prawie 60 lepszy od czas od Younga. No i proszę, Sander 16,5 sekund traci. No ładnie. Zalew 5,5, Eriksson 3, Dodge 2, TM 2, Skyline 1,5. Grzesiu nie nabije czasu, Grzesiu zjeżdża do boksu, tak więc 4 minuty do końca sesji, Grzesiu cały czas bez czasu. Tak jak Sniper i Mikezor. No i teraz zawodnicy jeszcze w boksach, ale za chwilę już będą wyjeżdżać na swoje ostatnie przejazdy w tych kwalifikacjach. Matias jeszcze cały czas na to, że próbuje pobić ten swój czas, który wykręcił 2 minuty temu, zanim podąża Skyline, który również próbuje poprawić swoją pozycję numer 3. I po prawie sekundową stratę do drugiego Younga. Ale Matias również zjeżdża do boksu. Czy uczynię to też Skyline? Skyline zostaje na torze. Ale czas jest, to był chyba taki przedawiony teraz, zobaczmy. Skyline będzie próbował poprawić swoją próbę. Paliwo jeszcze ma, ale tutaj widzę ostro po tarce. Lekko wyjechał za tor, no i to już jest
Wydaje mi się, że dosyć zepsuta próba. TM poza torem. Zawodnicy już pomału wyjeżdżają wszyscy na tor, aby poprawić swoje korzenia. Ostatnie przejazdy. Więc ustawiam się może na Young, który traci prawie 60 sekundy do Matthiasa. Korzenie wyjazdowe i za chwilę będzie starał się powalczyć o pole position w tym wyścigu. Oj, tutaj Skyline z uślizgiem wjeżdża na metę. Żadne części się nie posypały, ale wydaje mi się, że to już tam są jakieś uszkodzenia. No nie widać, żeby były, ale no jednak to już jest próba zepsuta, więc prawdopodobnie koniec kwalifikacji dla Skyline'a. No a Young rozpoczął swoje ostatnie okrążenie w tych kwalifikacjach. I ostro ze ślizgiem wchodzi tutaj nam w pierwsze zakręty. Tutaj chyba TM porozwalał tabliczki koło toru i Matthias się wycofuje z sesji. Więc pozostanie chwilę z Younge. Halo, halo. Czy wycofuje z sesji, no, dodge bez koła, tak więc skończył na bandzie. Zobaczmy Younge. Coś tu chyba gra nam źle pokazuje. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, Grześmy jeszcze bez kółka i bez żadnego czasu. To jest jego ostatni moment na to, żeby to nabić. I mamy w tym momencie już koniec kwalifikacji. Czekamy już tylko, a wszyscy zawodnicy skończą swoje kółka. Sander i Zalew, którzy są w boksie, już się skończyli. Matthias i Dost się wycofali. Tak więc już tylko kilkunastu kierowców pozostało nam na trasie, na torze. Young również ukończył kwalifikację, chyba z... A nie, nie był w stanie poprawić czasu. TM zjeżdża do boksu. Ewentualnie jeszcze Mikezor, Sniper się wycofuje. Mikezor chyba... No nie, to nie będzie czas, który da mu poprawę miejsca. No i ewentualnie tylko teraz Grzesiu będzie w stanie coś działać. Więc już tylko czekamy na Grzesia, który za chwilę przekroczy linię mety. Zobaczmy z jakim czasem. Sniper w ogóle nie był w stanie tego czasu nabić. Tam w tle było widać jakąś Force India, która się również po drodze wycofała. No i popatrzmy teraz, Grzesiu wyjeżdża na prostą. I jaki to będzie czas? To jest czas na miarę trzeciego pola. Prawie sekundę sedę do Matthiasa. 30 przewagi nad Skylinem, tak więc tak się kończą kwalifikacje. Czekamy już tylko na oficjalne potwierdzenie wyników.
Co jest? Coś nam tu gra, nie chcę tego pokazać. Czy będziemy musieli jeszcze czekać te 30 sekund? Czy już nam gra jakoś się to zakończy? Ajajajajaj. Co jest, kurde, z tą grą normalnie? Co wysik? Jest taki sam błąd, tylko że praktycznie nigdy nie musiałem czekać tych 3 minut do końca. A widzę teraz, jestem zmuszony na to. I 2, 1, 0. Okej, wreszcie, wreszcie. Gra na wersji oficjalnie pokaże wyniki. No i mamy Matia w pole position. W pierwszej linii razem z nim się ustawi Jonge, potem w drugiej linii Grzesiu Skalę, w trzeciej linii TM Dodge, w czwartej Mikazo z Eriksonem, w piątej Zalew Sanderem i w szóstej Snipey. Dobra, zaraz zaczynamy. Więc tak jak deszczowe kwalifikacje, taki mamy deszczowy wyścig. Zobaczymy, jak sobie kierowcy poradzą z tymi warunkami. 26 km przed nami. Jak na razie kierowcy ruszają na okrążenie formujące. Oj, tam jakiś Mercedes, chyba to chyba TM, tak, TM. Dość późno wystartował. Kierowcy muszą dobrze rozgrzać swoje opony, bo w deszczu naprawdę start może być nieciekawy. Aktualnie jedziemy z Matiasem. Kierowca razem z Doczem, widzę dyskwalifikację, panowie się tutaj stuknęli na królu formującym. No i niestety nie będą w stanie swoich opon dograć odpowiednio. Fartusznik widzę jest w lobby. O, o dobra. Ja mam zygzak. Więc jeżeli słychać. Tak, słychać. I może jest echo, może nie ma, nie wiem. Aczkolwiek ja tu czekam na Brutusa dalej. Nie wiem gdzie on jest, nie wiem co się z nim dzieje, ale zaraz pewnie będzie. No dobra, wszystko wiem dlaczego. Tak to do ciebie mówiłem, tylko że miałem ustawione pod przycisk, a nie pod wykrywanie go aktywacji głosem. A. No dobra. Cóż, wszystko już wiadomo czemu. Chcesz linka do live'a? Nie, tu już widzę, znalazłem. A, no dobra. Jest. Tam je, i będzie lekkie echo pewnie, ale to ja nie wiem, tak czy siak bardzo. Nie, ja nie słyszę echa, więc u mnie jest okej wszystko. Nie, nie słyszę echa. O stary. To mi graj. Dobra. Don't.
stawmy się na Matiafsie. No i uwaga. Ustaw ten, jak możesz, głośniej mikrofon. Okej. I pięć świateł. I ruszyli, proszę Państwa, do wyścigu. Matiafs, czy utrzyma sobie pierwszą pozycję? Snajper wpadł na ostatnią pozycję. Matiafs utrzymuje swoją, na razie, swoje liderowanie w tym wyścigu. Pojechał za daleko. Jonge jest drugi. Co tam się dzieje z tyłu? Mikeser skakuje na trzecią pozycję. TM jest drugi, czwarty. Dodge się wciska przed Skyline'a i to mu się nie udaje. Tu jest kontakt, Dodge jest obrócony lekko. Skyline spada na siódmą pozycję. Wyprzedza go Grzesiu. Nie jest w stanie się zmieścić. Tutaj trzech jadą. McLaren, Red Bull i... wścigu. Mercedes. Zalew, Sander i Snappy jedzie ostatni. No, różowa Pantera tutaj wyleciała poza tor. Jedźmy z liderem. Eriksson atakuje tutaj, mamy... próbuje zaatakować Skyline'a, ale nie udaje mu się, chociaż może teraz to się uda. Jadą panowie koło w koło i chyba jest tam po żwirze troszkę, jedzie Skyline. Ale to jest pozycja siódma dla Eriksona. Ale nie będzie odpuszczał, będzie cały czas walczył o swoją pozycję. I Snajper na razie na pozycji Snajper na pozycji ostatniej. Matias utrzymuje pierwsze pole, Jonge tuż, tuż za nim. Dotrzymuje kroku. Potem mamy Sander za listą ostrzeżenia, 3 sekundowa kara. No tak więc ładny debiut w tym sezonie. TM czwarty, piąty Dodge, szósty Grzesiu dopiero po tym feralnym starcie dla niego. Siódmy Eriksson, no i piąty, proszę bardzo, Zalew i Skyline. I Zalew tu się bierze teraz za Skyline'a za chwilę. Już jest tuż koło niego, tam z tyłu widać ewidentnie Sandera, który tylko czeka na błąd tych dwóch zawodników. I Skyline zjeżdża do boksu, czy musiały być jakieś uszkodzenia w takim razie, a jak wiemy tutaj boks trwa bardzo długo. Tak, ponieważ, właśnie, dlaczego na Silverstone jest ograniczenie do 60? Przecież to nie jest tor uliczny. No, dobre pytanie, przez to ten pit stop trwa prawie 45 sekund, jak nie dłużej, więc tutaj... Zmiana skrzydła straci dużo. Więc tutaj każda sekunda w boksie się liczy, bo to naprawdę to jest... Wyjeżdża się mniej więcej gdzieś w połowie okrążenia. Tak, wszyscy są w połowie okrążenia, to dopiero wyjeżdża z boksu, więc tutaj naprawdę jest bardzo długi pit stop, nie wiem, czy nie najdłuższy w kalendarzu całym. Co się wiesz, najdłuższy chyba jest w Singapurze, tak mi się wydaje. Tak? Tak, bo w Singapurze jest bardzo długa aleja serwisowa. To wiem, że jest długa, ale wiem, że tutaj się wolno jedzie w tym Anglii, a to trzeba być, ale jeden z dłuższych pit stopów, jaki jest w całym sezonie, to na pewno trzeba odnotować. No i na razie wyścig tam osiada, uspokaja się. O, pojedziemy ze Snajperem na razie, z różową panterą, z tej perspektywy. Dobrze, przylecimy onboardy tutaj, Matias, Jonge. Będziemy jechali na razie z Jonge. Teraz sobie chwilę również z nim pojadę. I cały czas trzyma się za tym Matiasem, nie odstaje go na więcej niż pół sekundy. Tak. Są te warunki deszczowe, więc nie ma jak użyć DRS-u, ale cały czas się trzyma jego. Więc Matias cały czas musi spoglądać w lusterka. Jonge nabija najszybsze kółko jak na razie w tym wyścigu. Oj, tutaj błąd, Jonge, błąd, ale tutaj może... Teraz stracił dosyć dużo, to już jest półtorej sekundy, tak więc ten błąd kosztował go dosyć sporo czasu. Ponad sekundę stracił na tym błędzie, tak więc Matias może chwilowo odetchnąć z ulgą. Ale tutaj widzę z tyłu walka, TM już dojechał, mamy do Mikezara dojechał, tak więc walka na linii McLaren-Mercedes. I tam z tyłu już jest Grzesiu, tak więc tutaj zamknięty w McLarenowską kanapkę został TM. Zobaczymy, jak się to rozwiąże, ta walka trzech kierowców. Tutaj nie wiem, czy to błąd gry, czy tak jest naprawdę, ale Mikezor jechał bokiem przez chwilę. No, Grzesiu tutaj. No
I pomyśleć, że jadąc na suchej nawierzchni, ten zakręt jest tak naprawdę płaski do przejechania. Po prostu skręcasz koło w odpowiednim momencie, a jadąc na deszcz trzeba zejść 3 biegi w dół. Który zakręt? Stary pierwszy zakręt. A okej, dobra, wiem. I Sander, już to jest chyba druga 3-sekundowa kara przez tego zawodnika Navita. No cóż. Ale 9 pozycja, więc 2 punkciki cały czas są na jego koncie. Jak na razie tutaj Skyline niekoniecznie sobie radzi. No i Matias dalej, fastest lap. Jak na razie u Matiasa N44, dobry czas. Jak na razie nie jest w stanie wiele zrobić po tym błędzie. Lekki błąd Matiasa. Young. No i teraz, tak jak błąd Younga, tak błąd Matiasa, tak więc wyrównuje się walka i Younga znowu troszkę nadrobił, ale to jest dalej za mało, żeby móc mówić o walce. No i tutaj już jest zresztą blisko TM, Grzesiu i Mikezor. Cała trójeczka już równo jedzie. Tak. Więc jeden błąd może kosztować dosyć dużo w tym przypadku. Tak. Właśnie dojeżdżają do, na koniec hangar strefy. I tutaj już Mikezor troszkę za szeroko. Co się stanie? Oj, blisko, blisko, o, blisko. Bardzo blisko. A Grzesiu tylko czeka na jakieś potknięcie i teraz Grzesiu będzie atakował TMA. Boom! Of the McLaren car, jakby to powiedział włoski komentator GP2. I jest przed nim, tak więc Grzesiu wpada nam na pozycję numer 4. TM spada na pozycji numer 5, chociaż będzie kontratak ze strony Mercedesa, czy nie? Pokazuje się tam w lusterkach cały czas Grzesiowi. Tutaj no, stracił troszkę, stracił. No a Younga już znowu 30 sekundy za Matiasem. No i teraz będzie. Będzie teraz już czekał na swoją okazję, na jakiś jeszcze jeden błąd, na jakiś wygaz potarka, czy jakiś. Gdzieś źle pojedzie Matias. Więc Younga tylko na takie coś czeka. Younga, fastest lap. Więc panowie tutaj widzę. Pierwszy, ujojoj, Younga tutaj ścięcie. Taki mały wężyk pomału się z kierowców robi. Dwa McLareny, TM i doszedł do tego wszystkiego, stara podłączyć jeszcze. Tak więc zobaczymy, czy to będzie jakiś team orders, czy tutaj Grzesiu zostanie puszczony przez Mikezora. Zobaczmy, już są blisko, tak czy nie, jeszcze nie, jeszcze nie będzie ataku Grzesia. Ale za to TM dojechał, już jest tuż za Grzesiu również tutaj. I tutaj Grzesiu atakuje swojego teammate'a. Jak to się skończy? Jest pozycja numer 3. Tak więc teraz, oj, Mikezor spadł na piątą pozycję, TM go też wyprzedził, tak więc TM dużo zyskał, no ale tutaj wypycha go mocno poza tor. Look at the momentum of the Mercedes car. Jest, jest, tak więc TM również na tej walce dwóch McLarenów zyskał. No i Mikezor, tak jak przed chwilą piąta pozycja, trzecia pozycja, tak teraz już pozycja numer 5. Więc dwa kółka i dwie pozycje straty, tam do tyłu próbuje się podłączyć, ale troszkę nie brawo, troszkę zahacza się o tarki i żwir poza torem. Ale coraz bliżej się zbliża w tym hasie. I Sander już 9 sekund kar, tak więc jak na razie zbiera on jedyne kary w tym wyścigu, reszta cały czas czysto. Tak, to jest, ale strasznie mi się podoba, jak Younga jedzie, wykorzystuje cały zapas toru, to, tak jak teraz. Jedzie na maksymalnym limicie, ale czysto. No, ale jak na razie skutecznie, bo i udaje mu się to, bo cały czas trzyma się tuż za tym skrzydłem Matiasa. I tutaj pojechał idealną, mokrą linią wyścigową, ale no Matias troszkę lepiej wyszedł z tego zakrętu i teraz hangar straight, zobaczmy jak przyjadują panowie. Oj. Grzesiu to duża strata, bo to jest 13 sekund do Younga, tak więc fenomenalne tempo tej dwójki z przodu. Nawet 14. No już nawet 14, tak więc no. A tutaj cały czas
I Mike Azor tutaj, a Dodge, jak blisko jest Dodge do Mike Azora? No właśnie, oni teraz lekkim, właśnie z lekkim błędem, no i? No i? Zobaczymy, zobaczymy. I przez tą właśnie tutaj walkę na linii Grzesiu ten Mike Azor, Dodge no, bardzo dużo zyskał, już się poczepił pod drugiego kierowcę McLarena. No i jak to się teraz zakończy, już jest bardzo, bardzo blisko, będzie szukał swojej szansy. Patrzmy na tą walkę. Grzesiu stara się coraz bardziej odjeżdżać. No tem już półtorej sekundy, tak więc dosyć dobre tempo tego zawodnika, ale zobaczmy. Oj, Dodge już jest bardzo bliziutko. Bardzo dobrze przyjechał Mago. Sander, kolejna kara. Proszę Państwa, czy będzie. Nie, nie ma. Ajajaj, błąd. Błąd Dodge'a. Błąd Dodge'a. Za szeroko wyjeżdża. No i stracił troszkę dystansu. To już jest sekunda prawie do Michezora, tak więc. No niestety, ale dosyć szybko widzę to zaczyna odrabiać, tak więc no Mikezo może w sumie bać się o swoje tempo, bo ono nie jest najlepsze. Coraz gorzej, z trzeciej pozycji za chwilę może spać na szóstą, tak więc no źle rokuje jak na razie dla tego zawodnika. Zalew z Sanderem są w boksie, no proszę. Oj, tutaj teraz będzie. Więc na siódmym kółku już zjazd po Intery, no. No, Sander w boksie, czy ktoś jeszcze nie, tylko... Wydaje mi się, że to może być wymiana skrzydła, czy nie. To tutaj się dzieje, no, tutaj mechanicy Zaubera. Czy to są... Intermediate. Jakie masz opony założone u Sandera? Właśnie, wydaje mi się, że chyba suche. Tak. Ja mam też softy. Ja mam założone, u niego są softy. Co tu się dzieje? Sander, kurde, nowym strategiem? Ale w sumie patrz, przestał padać deszcz. No tor przysycha, ale no... Chyba, że może być też tak, że to jest błąd gry, bo w tamtym tygodniu przecież... Tak, dokładnie. Chociaż, no wydaje mi się, że to nie jest błąd gry, chociaż na razie tempo Sandera nie będzie wyborne, bo to jednak jest... Dobrze, co ubrał softy, bo jednak... Dosyć sporo tej wody jeszcze może leży na torze, ale widzę Matthias cały czas nieustannie. Jongry za to zjechał do boksu. Matthias zostaje na torze, no i zobaczymy, czy Jongę również upłynęła schło na wierzchnię. Grzesiu zostaje na torze. Patrząc na aktualny stan toru, myślę, że już można powoli zmieniać na. No, snajper widzę, to jest pierwsza kara, która nie jest zaliczona przez. No i Mike Azor przekroczył prędkość, ulala. A Jongę dokładnie zakłada super softy, no proszę, tak więc jeszcze bardziej odważna strategia niż u Sandera. Mike Azor i Eriksson również w boksie. I też stop and go, druga kara dla snajpera. Przekroczono. Tak więc fatalnie. Eriksson tutaj super softy widzę też, Mike Azor również. Ale no, dla snajpera to jest po prostu... To jest jeden, jeden zjazd do boksu i jedno okrążenie i w sumie tak naprawdę mnóstwo kar nałapał. Zobaczmy, Matthias cały czas jest na torze, nie śpieszy mu się po sliki, tak samo u Grzesia. Tem również na torze, Dodge również cały czas, no i Jonge jest pierwszym, który jedzie już na opłanach na schłon nawierzchnię, super softy. Mike Azor z obrotem teraz i uderza w niego Skyline, proszę bardzo. Skyline chyba szkodzone skrzydło, tak mi się wydaje. Zahaczył u niego tam. Więc Mike Azor pokazuje nam, że ten tor jeszcze do końca nie jest suchy ze spinem ten kierowca. I popatrzmy, czy Skyline będzie musiał odwiedzić swoich mechaników, bo wydaje mi się, że tam był kontakt z kierowcą McLarena. Tak, nie ma jednej. Wydaje mi się, że nie ma prawej lotki, ale może się mylę. Matthias przekroczył prędkość olej serwisowej. Co tu się dzieje? Dodge nie ma kawałka przedniego skrzydła. Na tym torze to jest bardzo duża strata. No, ale zobaczmy, Matthias przekroczył prędkość falej w sercowej, to będzie ogromna strata teraz dla niego również. Ja myślę, że to może go kosztować, ale mediumy założone. Mediumy, co jest? Wow! Dodge no, ale zobaczmy, że Grzesiu cały czas jest na torze. Dodge zjeżdża i zobaczmy, czy będzie wymiana skrzydła. Dziwi mnie trochę strategia Matthiasa. Skoro Jonga na super softach, Sander na softach, a tym razem na mediumach, no wydaje mi się, że softy by starczyły do mety.
Tak, jest wymiana skrzydła u Dodge'a, tak więc było uszkodzenie widoczne. Przy okazji założone super softy. I Skyline zjeżdża do boksu. Wyrobił na szczęście Skyline, tak więc kolejni kierowcy już zjeżdżają po opony na miękko nawierzchnię. I proszę, zalew jest tuż, tuż koło Mikezora, tylko że zalew jeszcze nie był w boksie, w tym problem. Ale zostaje na torze cały czas, no proszę. Zjechał. I tutaj, oj, tutaj będzie, będzie blisko. Bez kontaktu na szczęście. Oj, tutaj za daleko, ale... Oj, co zrobił Mikezor? On ściął totalny zakręt. No, ewidentnie, po prostu nie leży mu coś teraz. Widzę, że oj, znowu lekko tutaj z uślizgiem, tak więc chyba mu kompletnie dla niego za szybko był ten zjazd. Więc... wprowadzającym na hangar straight. Ale znowu z uślizgiem, Mikezor, no po prostu widzę, że... Grzesiu też jest na torze, na Interach, TM tak samo, czy jakaś... Mamy formułę drift. Oj, out! Mikezor i... Czy wycofa się z wyścigu? To jest pytanie, nie uderzył? Nie, próbuje wycofać, ale no straci, powinien stracić dużo pozycji. I Skyline go właśnie w tym momencie wyprzedza. Eriksson również jest poza torem, no proszę, tak więc... tutaj Eriksson... Eriksson już jest ostatni. Nawet Sniper go przeza. Eriksson razem z Mikezorem kompletnie sobie nie radzą. Chyba za szybko panowie zjechali po te opony. Więc taki doczkara. No proszę, i teraz właśnie mamy TMA w boksie. To są... TMA w boksie mamy... Tak! Mediumy też, no proszę, też odważne. Też bardzo, ale to bardzo zachowawcza strategia. Ale Grzesiu cały czas jedzie na Interach, słuchajcie. No. A Mikezor próbował jakąś szaloną strategię wymyśleć i on jest w stanie się utrzymać w torze. Natomiast nie jest w stanie tego zrobić kompletnie. Kogo ja widzę tutaj na czacie? Kolega z klasy, sam jesteś tumanem bez szkoły. O Boże, no już nie wiem kto przyjść, to ty myślałeś. O tak. Chciało mi grać kompletnie teraz. Ale... Mikrezor próbował jakąś chyba strategię, jakąś, nie wiem co on próbował zrobić. O, wywaliło cię z sesji gry. Właśnie tak, bo ściął mi grę. Ściął mi grę na amen. Będę musiał chyba znowu zrobić restart kompa. Czekaj, ja spróbuję cię tutaj zaprosić. Wiesz co, ale to raczej nic nie da, bo... Nic nie da? Nie, to nic nie da, bo ścięło mi po prostu. No dobra, no szkoda. No szkoda, ale dobra, zaraz wrócę. Jasne, no i popatrz, Grzesiu cały czas jest na torze, tak więc Matiew w jakąś Mikezor, czyli próbował jakąś... Nie wiem w sumie co on próbował zrobić, strasznie szybko zjechał i jest Grzesiu w boksie w końcu. Tak. No i zobacz, Matiew na mediumach, wydaje mi się, że Grzesiu strasznie stracił na tym pitstopie, teraz straci. Popatrzmy, bo Matiew za chwilę wyjeżdża na prostą startową. A Grzesiu nawet jeszcze nie jest, DRS jest włączony, tak więc Grzesiu strasznie późno wyjechał. On dopiero teraz zmienia opony, są softy. No i teraz zobaczmy, Matiaws już go wyprzedza. Czy Jonge to zrobi? Jonge będzie na styk, ale no. Dobrze, słuchajcie, ja muszę na razie zrobić restart kompa, bo chciałem kompletnie na amen, więc na chwilę przerwa, ale zaraz wracamy. Dobrze, tak więc Grzesiu wyjeżdża na trzeciej pozycji, tuż przed TM-em, tak więc w sumie tak samo się ustawili. Grzesiu wyjeżdża na tej samej pozycji wcześniej, TM na pozycji numer 4, z lekkimi problemami cały czas. I Zalew zjeżdża w końcu do boksu, to jest chyba ostatni... Ojej, Sander, kolejna kara, no to nawet nie chcę się komentować. Tutaj Skane za chwilę przejdzie, dokładnie już nawet go wyprzedza. I Zalew za chwilę. Zobaczmy, jakie opony kierowca Zaubera wybierze, a my tu mamy nawet, nie mamy jeszcze nawet połowy wyścigu, no proszę, tak więc... strasznie nam się to dłuży, no i zobaczmy, jakie opony tutaj są softy u Zalewa, czy jest wymiana skrzydła? Nie, tak więc tylko softy. Zobaczmy Mikezor, który sobie... Oj, ależ teraz trzy, Boże Święte, nie mogę się wypowiedzieć. Strasznie ściął zakręt, tak więc fatalny wyścig dla niego, z trzeciej pozycji spada nam na pozycję siódmą. Wyprzedził jeszcze Zalewa, czy Sniper go również wyprzedził w tym boksie? Również go wyprzedza w boksie i już Zalew wyjeżdża. Czy Sander też to zrobi? Sander tuż za nim wyjeżdża. Nie, a Sniper przy okazji kara zaczyna z zakrętów, tak ostro ścina.
No i popatrzmy, tutaj Sander już jest tuż za zalewem. Obaj panowie na softach, tylko że Sander ma już troszkę bardziej rozgrzany niż zalew. I Matias, proszę bardzo, na mediumach najszybsze okrążenie. A Jonga takiego okrążenia nie jest w stanie wyprzedzić na... wykręcić na super softach, tak więc wow! Piekielnie dobre tempo musi być w takim razie u Matiasa. No i Jonga mnóstwo traci, zwłaszcza to już jest 10 sekund straty, a było pół sekundy przez większość czasu. Więc nawet wszystko nam się stabilizuje, no ewentualnie tutaj o Eriksson niestety ostatni, tak więc też na niego źle po tym jednym spinie. I popatrzmy, tutaj sektor i dodge ze spinem. No coś, czego się mogłem, czego się nie spodziewałem w sumie nawet, chociaż dodge raz tam też miał problemy już. No i proszę, czy Mikazor będzie w stanie go wyprzedzić? Chyba nie da rady, tak mi się wydaje. Ale będzie blisko, oczywiście w górze są suche warunki, więc... O proszę, teraz Skyline na super softach, najszybsze kółko, no proszę, jak ten chłopak się teraz odrabia, już jest piąty. Tak więc ten wyścig jeszcze dla niego nie jest stracony. No tutaj wróćmy sobie do tej walki. Dodge tutaj objeżdża Mikazora, no i na styk, oj tam nie wiem czy Mikazor, no na styk ci panowie. Ale Dodge cały czas utrzymuje swoją pozycję numer 6. 7 Mikazor, 8 Sniper. No i tuż za nim już jest zalew, tak więc popatrzmy chwilę na tą walkę. Sniper na super softach, a zalew na softach, tak więc dosyć całe tempo musi mieć Sniper w takim razie. A Sander już tylko czeka na błąd tych dwóch panów. No i proszę, Matias, najszybsze kółko na mediumach. Tak więc to dopiero musi być piekielnie szybkie tempo. No i popatrzmy na tą walkę teraz, czy tutaj zalew gdzieś będzie w stanie się zmieścić. Miał aktywny system DRS, ale to chyba na razie niewiele mu dało. Tylko tyle, że dojechał do snajpera. I snajper ostro wyjeżdża poza tor i teraz, czy będzie w stanie gdzieś tu wcisnąć? No popatrzmy, chyba nie da rady jeszcze. I widać ewidentnie, że tor jeszcze nie jest do końca w pełni suchy. Jeszcze tutaj troszkę wody pod kołami zawodników jest. Dalej. No, dalej jest woda, to znaczy, że jeszcze będzie ciekawie. A. Na zwykłych oponach, na suchą nawierzchnię. No i Sniper, tak w sumie, no zobaczmy, ja sobie aż wejdę w dyrektora wyścigu i popatrzę, bo tutaj trochę tych kar panowie już nałapali. Tu mamy, pójdźmy Sandera, Sander ma 3 sekundy, TM również. Sander 6, 9, 12. Sniper ma 3, no tutaj trochę kar stopingu się podsypało. Jonga też ma 3 sekundy w karę, no proszę. Dodge ma karę, no Sander ma 12 sekund kar. No i tak, chyba 9 albo też 12 ma Sniper, tak więc... No panowie, coraz bliżej dyskwalifikacji z tego wyścigu się zbliżają. I Dodge jest w boksie, tak więc tutaj było chyba jakieś uszkodzenie skrzydła. Tak mi się wydaje, czy jest wymiana skrzydła? Jest wymiana skrzydła u Dodge'a, tak więc niestety troszkę jest wyścig na niego, tak, ostatnia pozycja. I Matias kolejny na szybsze kółko. I znowu na mediumach. Co ten chłopak wyczynia na tych oponach, to jest coś niemożliwego. Jonga jednak poprawia to okrążenie, słuchajcie. Na super softach, no ale to jest dalej 10,5 sekundy straty, przypominamy, że jeszcze ma 3 sekundy kary. Ciążą nad Jongę. I Grzesiu, o spokojnie, 8 sekund przewagi. 8 sekund straty do Jonga, 3 sekundy, prawie 4 przewagi nad TM-em. Tutaj Dodge chyba wyjechał z boksu tuż przed TM-em, tak więc trzech zawodników już go zdublowało. Skyline na pozycji 5, bardzo stabilny wyścig, mimo tego, że w kwalifikacjach startował z 4 pozycji, to mimo tego wczesnego zjazdu do boksu, bardzo stabilnie jak na razie przez inne przygody innych zawodników na torze, dosyć mocno wesoło. I proszę, Skyline, jakie on ma tempo! Najszybsze kółko w tym wyścigu, wow, nice. Zalew pozycji numer 6, 32 sekundy tracie do Skyline'a, wow. Sniper kolejne 2,5 właśnie do niego. I Sander tylko, zobaczmy, niecałą z 1,5 sekundy, coś mniej więcej tyle traci do Snipera. Tam podąża z tyłu Mikazor, 2 sekundy zastanawia się Sanderem, czeka na jakiś błąd może. Eriksson, kolejne 3 sekundy.
za nim. No i proszę bardzo, tutaj już jest Matias, który za chwilę będzie brał się za dublowanie obu panów. Zaczynając od Eriksona. No i proszę, znowu ma lepsze kółko. Eriksson bardzo łatwo daje się oczywiście zdublować, tak więc bardzo ładnie. No popatrzmy, jak zrobi to reszta stawki. Jonge jeszcze przebija to najszybsze okrążenie. Tak więc tutaj ponownie to jest koncert pierwszej dwójki. Panowie się wymieniają najszybszymi okrążeniami co chwilkę praktycznie. A Matthias w swoim żywiole pędzi na tej pierwszej pozycji. Tak. Na mediumach już do mety. Wiesz co? Jakoś tak słabo mi się myśli, że to opon starczył do mety, bo tak wbrew pozorom zużycie opon na Silverstone jest dość duże. Ja wiem, że dość duże, ale no, że na pewno ci, którzy mają super softy, będą musieli zjechać do boksu, ale wydaje mi się, że to one, że te opony starczą, ewentualnie problem mogą mieć ci, którzy założyli softy, ale wydaje mi się, że Matthias jak będzie dobrze je oszczędzał i dobrze będzie na nich jechał, to powinny tam z wielkimi problemami pod koniec, ale powinny mu starczyć już. Ale zobaczymy. Ale jak zauważyłeś, może ten... O, sektor drugi, trzeci, co się stało? Eriksson! No i koniec, wycofał się z sesji, tak więc tutaj nasz Wirze skończył swój udział w tym wyścigu. I snajper, Xander, kolejna kara. To już jest 15 sekund kar, tak więc... Widać już na tych oponach u snajpera, że są zużyte. No, ewidentnie. Tak, ale widać, że też spod kół jeszcze trochę wody się wydobywa, tak więc to nie są jeszcze takie mega suche warunki. Softy, no i teraz powinno być już prosto do mety na nich. Sekundę poprawia tutaj. Więc Jonge próbuje odrabiać do Matthiasa, to już jest 8,7 sekundy, no ale przypominam, że nad Jonge ciąży 3-sekundowa kara, więc no musiałby... Piekielnie jakoś szybko, nie wiadomo, nie mam pojęcia jak szybko musiał teraz pojechać Jonge, żeby dogonić i wyprzedzić jeszcze na 3 sekundy Matthiasa. No i tutaj, a Matthias właśnie tutaj dubluje nam Mikę Zora. Ale teraz i jedzie dalej. Zobaczymy jego pogoń. To jest z tyłu stawki, raczej stabilnie, najbliżej swojego rywala jest Sander, bo niecałą sekundę za Mikę Zorą, tak więc łapie się ciągle w strefie DRS-u. Jonge wyjechał trochę za szeroko, uślizg. Ajajaj, szkoda, bo to kolejny wyścig, który Jonge mógł... Mikezor, co on tu musiał zrobić? Oj, no, Mikezor tutaj zalicza wszystkie tarki, wszystkie tutaj trawy i żwiry po drodze. Więc fatalny wyścig w sumie powiedział, że dla niego. Zjechał na trzeciej pozycji, spadł na czwartą, piątą, potem ten jeden spin. Dodge, kolejna kara, coś tu zrobił Dodge, też w tym samym miejscu, gdzie Mikezor ścina, no proszę. No a Snajper, przepraszam bardzo, Sander ma już chyba 15 sekund kar, no i tak... No nie, wydaje mi się, że 15, jakby tak dobrze, dobrą formę utrzymał, to myślę, że nawet DSK w tym wyścigu by się pojawiło od gry, gra by mu ładnie jakby lepiła karę. Teraz jedzie, oj, jak Sander tutaj ściął. Nie zapominajmy, że jeszcze kilku kierowców ma kary stop and go za przekroczenie prędkości fali serwisowej. Tak. Ale... Dodge. No, Dodge! Wow! 2 sekundy prawie poprawiony rekord. Co tu się stało? Ale to być może przez to ścięty zakręt, przez ten ścięty. Chociaż nie powinno się uznać kółka, ale no... Zobaczmy. Tutaj... Ale tor jeszcze jest trochę mokry. No i tutaj do... Grzesiu właśnie Dodge wyprzedził, no. Zdublowany kolejny zawodnik już jest. I w sumie tutaj z Sander też 3 sekundy już do Mikezora, tak więc walka na się na razie. Wyścig nam się ustabilizował, tak wszystko na razie, na spokojnie. Jedyne co może ten wyścig zmienić, to prawdopodobnie ewentualnie jeszcze boksy zawodników, którzy są na super softach. No i może kary, bo tam kilka zawodników ma kary stopionego między innymi, tak. Czytam właśnie. No, Jonge już ma 6 sekund kar. No i na miejscu Jonge pomału zacząłby się obracać za plecy, bo to oznacza, że już tylko 3,5 sekundy za nim jest Grzesiu, no 4,5. Jeszcze jedna kara i Jonge może trzęść portkami wtedy do końca wyścigu. Grzesiu nie ma przypadkiem kary jakiejś? O właśnie, Grzesiu chyba też ma nawet jedną karę. Matthias w 100 okrążeń poprawia. O pół sekundy poprawiony rekord.
Patrzmy tutaj sobie szybko, luknę. Tutaj Sniper ma dużo kar, Matthias. Matthias ma karę stop and go! Tak? Matthias? Tak, zaprzeczenie alei serwisowej. 15 sekund kary chyba. Younger również ma karę. No Sandorowi to nawet nie będę już liczył, bo to jest za dużo. Toż ma też tam łapał tych kar troszkę. Sniper też mnóstwo kar namapał. Patrzmy dalej, co my tu mamy. Eriksson już na mnie nie jedzie. Younger tak, 6 sekund ma. Younger nawet, tak, Younger ma 6 sekund. TM ma 3 sekundy po drodze jeszcze. Sander też znowu dużo kar namapał. Kolejna kara, chyba 9 sekund już ma Dodge. Mikkel chyba ma 6 sekund. Zalew kolejne 3 sekundy. No, no, no i tutaj Younger ma już chyba 9 sekund kar nawet. Tak mi się tego się wydaje. Dodge kolejne ostrzeżenia, Zalew kolejne ostrzeżenia. Skyline kolejne ostrzeżenia, więc za chwilę to się kolejne kary posypią i dla Dodge'a, i dla Skyline'a. No i właśnie dla Sandera i wydaje mi się, że to jest ile? 21 sekund kar już? Nie wiem, oj, no i znowu trochę za szeroko Sander, ale nie tu ładnie pojechał. Teraz jest w zakręcie Champel i wyjeżdża na koniec z chyba z najlepszej sekcji w całym kalendarzu W1. Magot z Beckett z Champel i ta prosta. Plus ten zakręt. W tym sezonie chyba tutaj i Japonia. Matthias! Younger jest w boksie, tak więc opony super miękkie, tak naprawdę nie wystarczyły. Przed nim jest Mikkel zarudublowany. Sander również zjeżdża, tak więc softy u Sandera również wystarczyły, proszę bardzo. Tak więc te opony Matthiasa mogą starczyć, to nie jest głupie pomysł, jednak był. I popatrzmy. Super softy u Younger. U Mikezora to są super softy, ale są przytrzymane. Nie, to był odbywał karę. Nie, tak, super softy są. Sander również odbywa karę. Sander kara. Dopiero teraz mógł wyjechać z boksu. Younger wyjeżdża na pozycję numer 4. A TM na mediumach jedzie już do mety. Grześ również, Matthias również. Tak więc Younger czwarta pozycja. Z drugi spad na czwartą i traci 12 sekund. Skyline, wow! Tutaj... No to jestem aż zdziwiony, słuchajcie, no bo Skyline taki... niby ta piąta pozycja jedzie, ale... No pokazuje, że o najszybsze okrążenie jest w stanie walczyć nawet z Matthiasem na mediumach. Klasa, różnica opon robi swoje. Ale teraz Younger, piekielnie trudne zadanie. 8 kółek do odrobienia 12 sekund. To jest realne, ma... dwa razy bardziej miękką mieszankę. Już teraz tor praktycznie już cały wyschnięty, już praktycznie nie widać na nim wody. Matthias znowu poprawia okrążenie, to jest tu piekielnie szybkie okrążenie, co tu się dzieje? Więc jedyna walka to chyba będzie na razie do końca wyścigu, kto zdobędzie najszybsze kółko. Ale Younger coraz bardziej odrabia, no ma te właśnie super softy. Te ma softy, już medium oczywiście. Skyler również super softy, ale on jeszcze nie wyzdawał w boksie. Te opony nie starczą chyba do końca wyścigu, tak mi się wydaje. Tak, ale Grzesiu, jechał daleko, a teraz już... No właśnie. Więc z trzeciej pozycji w sumie w kwalifikacjach też skoczył jedną wyżej. Zalew 45 sekund do Skylena, wow, Dodge kolejne 20 do Zaubera, Sniper kolejne 15, Mikezor właśnie przy okazji kara 5 sekund i 5 sekund właśnie dacie do Snipera i Sander na końcu stawki, jeden symboliczny punkcik, 10,5 sekundy plus w cholerę kar to nam daje, i Skylen właśnie teraz Skylen był w boksie i założył również super softy, zobaczmy na której pozycji wyjedzie. To będzie, nie, to będzie spokojna piąta pozycja, tak więc Skyline utrzymał sobie piątą pozycję, Zalew jest za daleko. No i co? Końcówka wyścigu, słuchajcie, już 7 okrążeń. I Skyline wyjechał, tak, wyjechał spokojnie na tej pozycji piątej. Zalew jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. TM kara i to bardzo ułatwia zadanie Younger, chociaż nie, zobacz, pamiętajmy, że Younger ma 9 sekund kar, ma sekundarze, a TM nie wiem, czy nie ma 6. 1861. Co za czas. Nie wiem, czy ten nie ma 6 sekund, a Younger 9, tak więc Younger, ci panowie oczywiście są z tyłu niezagrożeni. Skyline ma cholernie dużą stratę, to jest ponad 40 sekund, tak więc tutaj do tyłu są panowie niezagrożeni, ewentualnie walka o podium.
Young 8,5 sekundy, ale na nim ciąży 9 sekund kar. No i teraz musi liczyć na to, że na TM-ie też ciąży 9 sekund. Young 1,3655. Tak więc chłopak naprawdę musi ostro teraz cisnąć. Ja tutaj czekam na jakiś 1,29. No przy takim tempie Younge to no zobaczymy co nam tutaj pokaże ten kierowca. A Mikezor, proszę bardzo, dojechał do Snipera. Cała poniżej sekundy różnica między tymi panami. I popatrzmy, McLaren czy Force India, zobaczmy kto tu będzie lepszy oczywiście. Sniper ma twardsze opony. To też stawia go w gorszej sytuacji. McLaren, ale jeśli w prawdziwym życiu doszłoby do tej walki, to nie trzeba chyba byłoby mówić kto jest na przegranej pozycji. Ja myślę, że takiej sytuacji by nawet nie doszło, Force India by kompletnie odjechała, stawia w tyle McLarena. Tak, ale przecież Alonso w Abu Dhabi wyprzedził Massę na prostej. No, więc... Także to coś się szykuje, ale... Co się szykuje, no to był tak więc w sumie taki... Taki w sumie nawet bardzo przyjemny smaczek dla Alonso na koniec współpracy, 3-letniej współpracy z Hondą. Zobaczymy, czy silniki Renówki będą tak samo awaryjne, czy może mniej, zobaczymy. No, na silnikach Renówek Max Verstappen 45, no. No i to już jest tylko pół sekundy do tego, żeby zejść poniżej granicy minuty 30. Więc no nie zdziwiłbym się, jakby Younge to zrobił. Younge już tylko 5,5 sekundy, tak więc piekielnie się podrabia. Snajper odjeżdża. Tylko że kierowcy Williamsa może nie starczyć czasu na karę. Tak. Co Mike Azor? No i Sander znowu kara. Standardowo. No i tak w sumie aż się dziwię, bo to już chyba jest 21, jak nie 24 sekundy kar. I nie wiem jaki jest limit kar w tej grze. Ale no... Jak limit w tej grze? No w tej grze w sumie wszystko jest możliwe. Zapomnijmy o jakichkolwiek tutaj regułach czy limitach. Grzesia i teraz Magot, Beckett. Tutaj dwa zakręty Beckett i Chamber. I tutaj... Co tutaj się... I... Będzie DRS! Jest tu czwarty DRS, no i teraz Mercedes czy Honda. Oj. Na papierze ta walka wygląda oczywiście bardzo łatwo dla Mercedes, ale zobaczmy, Grzesiu chyba swoją pozycję utrzyma, chociaż wywoził tutaj ostro. I TM jest przed nim! Piękny atak z TM-a. No ale popatrzmy, jak fatalne tempo w takim razie musiał mieć Grzesiu. Co to musiała być za fatalna jazda, ale zobaczmy jak zyskał na tym Younge, 2,5 sekundy. Tu się będzie działo jeszcze, słuchajcie. Na skrzydle Grzesia już. 1.30, 176 i TM kara, Grzesiu również kara. Kara, czyli... To stawia w bardzo dobrej sytuacji Younge, bo wydaje mi się, że TM ma tyle samo kar, również sekund kar, co Younge. I nie jestem przekonany, czy Grzesiu też nie ma 9 sekund, czy 6. Ale tam też mnóstwo kar również nałapanych jest. Jeszcze jedno krążenie mi się wydaje, ewentualnie 24 będzie DRS u Younge. Ale teraz tu jedzie pięknie, no tutaj... Matia spokojnie na przodzie, 28 sekund przewagi, no proszę TM, tak więc zobaczmy, Grzesiu już ma sekundę straty, tak więc fatalne tempo. Mimo, że to są te same opony, te same mediumy, to naprawdę jednak Grzesiu, no coś chyba dzisiaj, no to nie jest jego dzień. A Younge, co robi Younge? Younge na podium, ale teraz tutaj Dodge. Oj, co się dzieje z Dodge'em? Dodge tam chyba nie wyhamował, ale no nie ma kary za ścięcie, no proszę, ale i tak był dublowany, więc on tu się w walce nie liczył. Younge jest przed Grzesiem. Okej, wiemy, że Younge ma super softy, tak więc to się w ogóle nie ma co równać z mediumami, ale jak fatalne grze... Oj, Mikezor kara kolejna. To już chyba jednak są opony. Wiesz, wydaje mi się, że muszą być opony, bo taki nagły spadek tempa raczej jest niemożliwy. No, to szczególnie u takiego zawodnika jakim jest Grzesiu, to aż nieporobne, żeby zobaczcie jak on traci. To jest piekielne. Zobaczcie, nawet Dodge go wyprzedza. Co tu się... Wow! Zepchnął tutaj Dodge'a na prawą stronę. Co tu się... Jezus, Grzesiu bez skrzydła! Dodge na ścianie i Grzesiu jest na żwirze. Jest Grzesiu bez skrzydła. Przedniego skrzydła. Kompletnie znaczy przednie skrzydło.
A to oznacza fatalny wyścig dla Grzesia. Coś, ale nie wiem, to mogła być wina opon, ale nie sądzę, żeby aż taka duża wina, skoro Dodge po prostu w błyskawicznym tempie go dogonił. Ale kto tutaj zawinił? Wydaje mi się, że Grzesiu. Grzesiu zepnął na ścianę Dodge'a i Dodge w ramach chyba rewanżu próbował go zamknąć na to chyba do pierwszego zakrętu. No i niestety, ale tutaj... Jak to szybko dogonił Ema. I teraz tak, ten zakręt, no tu idealny Jonge przyjeżdża ten stary pierwszy zakręt toru. No i teraz Magots Becket. Jonge kara, oj, 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 no. I to jest ewidentny błąd gry, bo to nie było ścięcie. Ja miałem w próbie czasowej identyczną tą, identyczną sytuację. To nie było ścięcie. A tak więc widać, że rygorystyczne kary są chyba zbyt rygorystyczne i proszę tutaj szukaj Jonge swojej szansy. I dla Jonge to może być już dosyć duży problem. Zostało... za dwa okrążenia zostały i Jonge może mieć dosyć duży problem. Tutaj będzie! To się uda! Tutaj myślę, a jak nie to pierwsze zakręcie... To będzie spokojnie udany atak, tak mi się wydaje, chociaż ten cały czas się broni. Nie, jeszcze nie! I zalew tam kara, to jest nieważne, na ważne jest teraz walka to pomiędzy dwoma kierowcami, no i to już będzie chyba atak, jest i Jonge, to już chyba będzie bez kontrataku ze strony TM-a, chociaż nie, jednak jest, jest już Jonge, ale no słuchajcie, teraz Jonge musi sobie 3 sekundy wypracować, ma to półtora okrążenia, żeby wypracować sobie 3 sekundową przewagę. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, ale musi piekielnie szybkim tempem jechać. Grzesiu w boksie, no i popatrzmy. Tutaj odjedzie, no już. Na 70 sekundy już odjechał. Tak więc te 3 sekundy są spokojnie realne. Grzesiu jest w boksie na supersoftach. I popatrzmy, czy Skyline będzie w stanie wyjechać przed nim. Wydaje mi się, że nie. Grzesiu, ale nie zapominajmy, że panowie mogą mieć jeszcze kary. Oj, tutaj Grzesiu będzie prawdopodobnie spadnie za Skyline'a. I tak też się dzieje. Fatalny wyścig dla kierowcy McLarena. Jonge już ma sekundę przewagi. No ale wracając do tej kolizji Grzesia z Dodge'em, Dodge może być wielce niezadowolony, bo jechał to dobre punkty, twarda, był już dobrowany, ale Grzesiu to jest fatalny wyścig dla niego. Te tempo, które pod koniec wyścigu prezentował, o Jezusiu, to naprawdę było mega słabe. I Skyline taki w sumie cichy bohater tego wyścigu. Tak. Startował na czwartej pozycji, spadł na ostatnią, przymusowy pit stop po stacji skrzydła. Teraz błędy innych, Grzesia, Mikazor kary, Sander kary, Dodge wyeliminowany, Eriksson wyeliminowany, Sniper dużo kar. I co? I wraca na czwartą pozycję. Tak więc... Wydaje mi się, że gdyby nie ten tak na początku, Skyline mógłby teraz się luźno bić o drugie miejsce. Tak, naprawdę, tu Skyline normalnie jechałby podobno strategią, myślę, że jechałby podobno strategią co Jonge, ale Jonge, no uwaga. Ostatnie okrążenie, 1,5 sekundy, jest sekunda 6. To jest do zrobienia, ale naprawdę na wyżyny swoich możliwości musi się wspiąć teraz te Jonge. Magots Becket i zaraz będzie Champel i będzie długa prosta, która nie pamiętam jak się nazywa, i Matias dzisiaj niczym Lewis Hamilton w tym sezonie zdominuje. Od startu praktycznie do wyścigu dominuje cały wyścig, jedzie samotny na pierwszej pozycji przez chwilę, jeszcze na początkowych kilku kółkach Jonge był za nim. No i uwaga. Ale też Jonge miał pecha, no i... Tak, tak więc... I wierzę w ostatni zakręt, agent Matias, bardzo ładnie. Wygrywa wyścig, no ale popatrzmy teraz, czy Jonge. 2,8 sekundy! Czy to jest realne, słuchajcie? Ale jeżeli dobrze przyjedzie tu sekcję, to jest bardzo realne. 2,2, tutaj trochę wyjechał na tarkę. 2,9, 3 sekundy, przekroczy te 3 sekundy! Teraz pytanie... Czy utrzyma te 3 sekundy i jak dużo kar... To jest 3,5 sekundy, jak dużo teraz pytanie. Jonge wjeżdża na metę, jak dużo kar nałapał? Na razie pozycja numer 2. Teraz TM wjeżdża na metę i... Jonge drugi, tak więc kar w sumie nie starczyło. Zobaczmy Skyline, to jest 50 sekund, tak więc to jest za dużo. No, 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 tak więc... Coś tam, kto to jeszcze nie ukończył wyścigu? Nie, słuchaj, to... Team? Kim po ukończonym wyścigu jadąc wjechał w Jongego. To jest identyczna sytuacja jak Stroll i Vettel. Dokładnie, jak Stroll i Vettel wtedy, tak więc... no no, ale Skyline widzę teraz zalew dublowany, już skończył również wyścig. I teraz za chwilę... Skyline, czyli... Będziemy...
Czyli nasz cichy bohater dzisiejszego wyścigu. Dokładnie, z czwartej pozycji na, w sumie z czwartej na 11 i z 11 na 4, tak więc bardzo ładny wyścig dla kierowcy. Myślę, że... Chyba największy pechowiec dzisiejszego. Największy pechowiec, myślę, że dla niego to jest fatalny wyścig. On jak najszybciej będzie chciał o tym wyścigu zapomnieć, wymazać z pamięci. I myślę, że na spokojnie przygotować na wyścig za tydzień, bo o tym wyścigu może już teraz zapomnieć. Tak, no ale cóż... Więc mamy już podium, tak więc gratulacje. Bardzo dobry wyścig Matthiasa, totalna dominacja. No i proszę, tak my sądziłem, że TM przyjedzie na tej drugiej pozycji, jednak tutaj no Jonge, gdyby nie ten pech, to myślę, że Jonge dalej by się trzymał za Matthiasem. Co prawda po boksach to było już 10 sekund strat, no ale bardzo dobre, trochę inna strategia, no i w sumie ta strategia się opłaciła. Nie zakładanie mediumów, tylko supersoftów i supersoftów. Tak. Wiesz co? Myślę, ile kar? 24 sekundy kar, ale 26 sekund snajper. To jest dobre w ogóle. Tak. Więcej sekund. I Matthias był bez... Matthias 10 sekund kar, Jonge 12, ale zobacz, TM również 12, tak więc wyrównał Skyline. Bez kar? Skyline... Wow, Skyline jedynym bez kar. Jedyna kara Skylina to było przekroczenie prędkości fali serwisowej. No naprawdę, bardzo, bardzo dobry wyścig dla tego kierowcy, wow. Tylko 3 sekundy. Myślę, że śmiało można przyznać mu kierowcę dnia. Dokładnie tak, ale zobaczmy, że tylko Grzesiu również na przykład tylko 3 sekundy kar. 3 sekundy, no niestety Eriksson, ale on zakończył swój wyścig bardzo, bardzo wcześnie. No i Sander w debiucie, no, nie wiem, jak masz skomentować ten debiut, jakby no... Przejechał, bo go przejechał, ale... ale... To jak już... To co się działo na torze, to już może jednak zostawmy... Dla jego opinii, dla jego sytuacji. Niech sam tutaj to skomentuje, bo chyba tego jego jazdy komentować nie trzeba. Ale... Przejechał pierwszy wyścig, dojechał do mety, więc może już być zadowolony z siebie, dojechał do mety. Tak więc... A nie chciałbyś Brutus teraz przejechać takich pięciu kółeczek na Silverstone? A to za chwilę obmyślimy, a ja wam dziękuję na razie za dzisiejszy wyścig, mam nadzieję, że się spodobało. No i oczywiście widzimy się już za tydzień, ten wyścig nam dostarczył bardzo dużo emocji. Co prawda środek wyścigu taki troszkę osiadły, ale pod koniec jak najbardziej Jonge dostarczył nam mnóstwo emocji. Tak więc dzięki Krucha za komentowanie dzisiaj tego wyścigu. Dziękuję również. No i widzimy się za tydzień.